fala lub wrzawy, zakłócająca malowidłami szarla lub węgla. I weneckimi lustrami, odbijającymi światło wielkich kobiet z przeciwka, powoli wypełniła się tłumem mężczyzn w czarnych garniturach. Tysiąc osób zajmowało miejsce w trzech częściach tego pomieszczenia. W dalszym wejściu wyznaczono miejsce dla prasy. W środkowej części stał stół w kształcie podkowy, przykryty czerwonym suknem ze złotym obramowaniem, za którym zasiedli członkowie delegacji. W pośrodku stołu wyznaczono miejsca dla najważniejszych premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Pago!